Analiza ryzyka, jak mocno szczegółowo należy ją wykonać. Mamy tutaj przykład niedawno opublikowanej analizy, gdzie była obsługa korespondencji papierowej, przychodzącej i wychodzącej, zagrożenie przypadkowe lub niezgodne z prawem, utracenie, zagubienie dokumentacji papierowej w ramach pracy zdalnej, dokonanie spódnika prawdopodobieństwa, skutku i otrzymanie ryzyka. Po publikacji na jednym z forów zostałem od razu zaatakowany, że zagubienie dokumentacji nie jest podatnością. Podatność to słabość zasobu, czyli na przykład słabością jest to, że może być zagubiona. A zagrożenie to nie uwaga pracownika i ona jest zagrożeniem. Tak i tu jeszcze powołanie się na źródło na ISO 27005. Zacznijmy od definicji. W swojej instrukcji odnośnie analizy ryzyka, jak zrozumieć podejście oparte na ryzyku, poradnik część pierwsza zdefiniowało samo zagrożenie. Zagrożenie jest to źródło potencjalnej szkody. W takim razie, czym jest nasze źródło? Zobaczmy definikę PWN-u. To, co stanowi początek czegoś, przyczyna, uczuć, zachowań, choroby i tym podobne. Dokument będący podstawą do dalszych badań. Już nie mówię o tym, że chodzi też o źródło wody. Zagrożenie mamy też zdefiniowane, tak? Zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maileje bądź zupełnie zanika. Czyli mamy tutaj oczywiście w rodo zawsze odnosimy się do danych osobowych, które przetwarzamy. Mamy tutaj ciekawy przykład zagrożenia, a ryzyka. Przykładowym zagrożeniem mówię stanowić zwisające z dachu duże sople, tak? Ryzykiem jest przebywanie lub przechodzenie w miejscu. A co będzie podatnością? Podatnością będzie fakt, że ludzie, żeby wyjść z pracy, mają jedyną ścieżkę wyjścia, czyli dojść, dojść przed tym dachem. Czyli to będzie nasza definicja według wszystkiego, co mamy. Czyli mamy zagrożenie i mamy podatność. Wróćmy na chwilę jeszcze do definicji podatności, którą podało UODO. Podatność jest to słabość, która może być wykorzystana przez zagrożenie. Powoduje niekorzystne skutki, czyli zawsze ta podatność będzie rozumiana jako niekorzystne skutki. To teraz przejdźmy do naszego przykładu zagrożenia, które było przypadkowe lub z prawem utraceniem. Tutaj adwersarz zasugerował, że nieuwaga pracownika jest zagrożeniem. Może być zagubiona dokumentacja z danymi osobowymi, to jest ta podatność, tak? OK. Czyli proszę zwrócić uwagę, że mamy dwa style podejścia do analizy ryzyka. Metoda tak zwana rozbijania na atomy, bo mamy tutaj nieuwagę pracownika, może podskutkować tak. A możemy wygenerować też. Następne techniki. Wypadek drogowy. Na przykład brak zabezpieczeń dokumentu, niemożliwa identyfikacja administratora, któremu należy zwrócić dokumenty. O co tutaj chodzi tak, w wypadku drogowym? No przewozimy dokumenty, są niezabezpieczone. W wyniku wypadku pasażerowie i kierowca są nieprzytomni. Uderzenie spowodowało, że otworzyła się bagażnik, dokumenty się wysypały, leży jakaś sterta, wszyscy zbierają, nikt nie wie o co chodzi z tymi dokumentami. Czyli jest podatność, tak, bo brak zabezpieczeń. Nie ma zwykłej karteczki, to są dane osobowe, własnością jest administrator, adres telefon, tak? Gdyby ktoś był przytomny z pasażerów, to by powiedział, co to są za dokumenty, tak? Więc mamy zagrożenie, wypadek drogowy? Możemy. Możemy mieć też inne zagrożenie, tak? Może być kradzież, tak? Wtłocz w tłocznym autobusie może ktoś ukraść przewożone dokumenty, bo przewozimy dokumenty, mamy pracować zdalnie. Bo cały czas mówimy o analizie ryzyka do pracy zdalnej. Tak, kradzież do zatoczył ktoś, podszedł, wystawały dokumenty, wyciągnął, ukradł. Czy miał dobry zamiar, czy zły zamiar, czy zrobił to celowo, nie wiemy. No ale może być też podmiana dokumentu, tak? Źle zabezpieczona posyłka umożliwia podmianę dokumentów. No kiedy będzie mieć z podmianą dokumentów? Na przykład, jeżeli na pracę zdalną będzie udawał się audytor, tak, i są tam dokumenty, które komuś nie pasują. Podrobił dokumentację całkowicie inną tak? i chce ją teraz podmienić. Audytor tak? jeszcze nie zna treści i odmienia. Czy zdarzają się takie przypadki? Tak, zdarzają się. I musimy mieć tego świadomość. Czy był wypadek drogowy, w którym dokumenty się rozpał? Tak, był to wypadek drogowy. Z tą różnicą, że to nie były dokumenty, chodziło o opłatkę CD. Zdarzyło się po prostu wypadek. Ciężarówka uderzyła w tył samochodu, bagażnik się rozsypał, pasażerowie i kierowca byli nieprzytomni. No i na drodze znaleziono płytę CD. Nie ogólnie powiedziawszy na płytę jak CD trafiła w ręce służb, tak, otworzyli płytkę, no i wtedy się zaczęło, co tam było na tej płytce. Więc musimy pamiętać, że takie rzeczy się zdarzają i to będzie zagrożenie i podatność. I teraz proszę zwrócić uwagę, że oceniliśmy sobie w punktacji od 1 do 5 na możliwe. Tak, przechodzimy, Skutki, ujawnienie tych dokumentów, damy na trójkę, czyli też takie po środku. Od 1 do 5. Nie wiem, bo to były dane zwykłe, nie od bardzo miękkich cokolwiek. no w każdym razie skutek będzie tutaj na poziomie 3. Dokonaliśmy, wypisujemy. Zalecenia. Tak? Tutaj, co, jak musimy to zabezpieczyć? I będziemy rozbijać. Jak nie uwaga pracownika, to zwrócić uwagę i szkolenia. Tak? Jak wypadek drogowy, to odpowiednie oznaczenie dokumentów, czyli tabletkę. ten. Jak kradzić w toczny dokumencie, to na przykład teczka plombowana, żeby nie było naruszenia, bo nikt nie wyciągnął tej w żaden sposób. Podmiana dokumentów, podobnie teczka plomba, przewożenie w zabezpieczonych pojemnikach, czy tak dalej. Czyli to mamy rozwiązanie. I to jest podejście tak zwane rozbicie na to. drugie podejście, które tak naprawdę jest podejściem syntetycznym, to jest uogólnienie tego zagrożenia. Proszę zwrócić uwagę: przypadkowe lub niezgodne z prawem utracenie, nieuwaga i wypadek drogowy, te dwie czynności, tak naprawdę to przypadkowe utracenie. Zagrożeniem jest utracenie dokumentów. Źródłem jest przypadek. Mamy spełnioną definicję? Mamy. Kradzież dokumentu, podmiana dokumentu. Niezgodne z prawem, utracenie? Przy kradzieży, tak, bo ktoś mógł ukraść, bo potrzebował dane, a ktoś mógł ukraść, żeby potem na przykład szantażować kogoś, że mam Twój dokument. Jeśli nie nie spełnisz moich żądań, nie zapłacisz, albo nie zrobisz czegoś tam, to ujawnię, że zgubiłaś dokumenty z danymi osobowymi. Podmiana dokumentu też jest nieuprawnione z prawem, bo to jest przestępstwo, tak, ale cały czas niezgodne z prawem, tracenie, bo utraciliśmy oryginał. Czyli nie mamy prawidłowego, oryginalnego zapisu. Więc, jak widzimy, cztery oceny zamieniły nam się w jedną ocenę. I dajemy w analizie ryzyka. Różnica będzie polegała na zaleceniach. To zalecenia w syntetycznej analizie ryzyka zalecenie da nam tutaj rozwiązanie, gdzie wypiszemy: plombowanie teczek, przeważenie w teczkach lub specjalnych pudełkach, tak? no bo jeżeli mamy nie mieści się nam do zwykłej teczki, którą możemy zamknąć i plombą jednorazową zabezpieczyć, żeby nikt nie dokonał podmiany dokumentu. To wiadomo, że będzie tutaj zalecenie takie, żeby tak zrobić. Tak? Jeżeli to jest duże pudełko, to pudełko przecież możemy okleić paskiem, tak, zaplombować, wsadzić do bagażnika. Nie uwaga pracownika, prowadzimy szkolenia, przeprowadzić szkolenia z Uważności, żeby wiedzieć, tak zdarzał się przypadek, że pani wzięła dokumenty, poszła na zakupy, wstąpiła po drodze do sklepu, do domu w wyniku zamieszania ze sklepami. Ta torebka, te dokumenty wpadły jej pod auto, ona odjechała, dokumenty zostały na parkingu sklepu, tak czyli widzimy, że mamy konkretne przypadki, w których zaginą tego dokumenty. Kradzież, no na kradzież to już nie ma tutaj skutku, tak? Jeżeli ktoś jeździ w zatłoczonym autobusie, no to musi trzymać w taki sposób, żeby nikt mu tam ten tej koperty nie ukradł, tak? Czyli dobrze oznaczona koperta znaczy, że widać, że ktoś coś wynosi, ludzie może coś zauważą, ale też trzymając w odpowiednim miejscu w odpowiedniej na przykład torbie, czy na przykład przewodząc w bagażniku, no kradzież będzie już mało prawdopodobna, tak? Uwaga pracownika będzie też. Podmiana dokumentu. Zabezpieczenie plombami też nie będzie. Czyli tak naprawdę na cztery części skupiliśmy do jednej syntetycznej, którą określiliśmy tym zagrożeniem. Które rozwiązanie jest lepsze? No tak szczerze powiedziawszy, to te, które nam najbardziej pasuje. Są osoby które preferują takie szczegółowe rozbicie na atomy, a są takie, które proponują syntetyczne, bo za tą syntetycznym wiążą się też pewne zalety. Ja jestem osobą, która proponuje syntetyczne. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że to jest analiza ryzyka i Ola ma, ile ona ma zakładek. Tutaj są zagrożenia, analiza ryzyka do czynności przetwarzania danych. Potem będzie zakładka wszystkie zasoby i dokumenty RODO. Ocena budynku, ocena pomieszczenia otwartego. Tak przesuwając te zakładki będziemy mieć inne pomieszczenia zamknięte, czyli takie dokumenty, gdzie są tymczasów archiwa, zamknięte szafy i w przejściu, gdzie gromadzimy dokumenty przeważnie, na przykład finansowe, dokumentacja kadrowa papierowa, sieci. Poczta, email, serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, telefony i smartfony. Jak widzimy, tych zakładek jest ogromna masa. Inne urządzenia, dziesiątki pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ramach tych zagrożeń. I o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że jeżeli będziemy sobie tutaj wykonywać czynności przetwarzania danych, i taką czynność rozbijemy tu mamy na cztery, a możemy to w syntetyczny sposób zapisać w jednej, taki dokument ilościowo maleje. Jest szansa, że ten dokument ktoś przeczyta. Oczywiście ja rozumiem fakt, że dokument, którym się że taką ogromną ilość, pokaże się to, to o, ale się napracował. No, będzie się pod wrażeniem. No, robi wielkie wrażenie. No, jak skrócimy ten dokument, zlikwidujemy wiersze, no to do dokumentacji przychodzącej, wychodzącej, no to do czegli nie, to może komuś narucić. Więc często się tak zdarza. Ale czy to jest poprawne? No tak, bo syntetycznie tak naprawdę w zagrożeniu przypadkowym niezgodnym z prawem utraceniem, tak, rozpisaliśmy tyle przypadków. Te, te przypadki można przecież rozbudowywać, tak, o wiele innych następnych. Jeżeli sobie dopisujemy teraz podatność brak zapleczeń w czasie transportu lub przechowanie dokumentacji, to może skutkować zagumienie dokumentacji papierowej w ramach pracy dalnej, to proszę zwrócić uwagę, że w tym jednym wierszu zawarliśmy nie tylko zagrożenia z transportu, tamte cztery, ale jeszcze sobie zawarliśmy Podatności wynikające z faktu zagrożenia, i występujące podatności w przypadku, kiedy przechowujemy tę dokumentację w domu, tak, że ktoś podejdzie, będzie mieć gości, ktoś podejrze to dokumenty, i tak dalej. Więc syntetycznie zrobiliśmy to w jednej linijce. To teraz proszę teraz sobie wyobrazić, że musimy opisać wszystkich pracowników, którzy będą wykonywać te czynności. I będziemy rozbijać, bo będą mieć lekkie różnice, bo pani audytor ma swój pokój, ktoś inny spółdzieli pokój z kimś innym, i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, że te, tutaj będą nam się linijki pięć. No to teraz podsumujmy, która szkoła jest lepsza. No najlepszą odpowiedź dało samo ŁODO, tak, ponieważ określiło wyraźnie. RODO nie wskazuje określonej metody prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem. Znane są różne metody, z których można czerpać inspiracje do tworzenia własnych metodyk. Ważne jest, aby zastosowana metodyka dawała rzetelną i obiektywną ocenę ryzyka. Teraz sami musimy ocenić, czy bardziej przypada nam do gustu metodyka, w której mnożymy zagrożenia i podatności rozpisując to na atomy. Czy po prostu syntetycznie sprowadzamy to do ogólnego zagrożenia, którym będzie w naszym przypadku przypadkowe lub niezgodne z prawem utracenie i rozpisujemy tą podatność na dwa przypadki, w przypadku transportu i przechowywania dokumentacji papierowej? Ja wybrałem syntetyczne zagadnienie, ponieważ tak naprawdę zalecenia będą decydować o tym, jakie przypadki. Rozpatrywaliśmy. Jest to jaśniejsze, bardziej przejrzyste, bardziej czytelne. I mało tego, te instrukcje postępowania są mniejsze. Co pozwala, że ludzie to przeczytają. Jeżeli JODA będzie musiał przeszkolić pracownika idącego na zdalne, to będzie mu łatwiej przeszkolić, wysłać linka. Słuchaj, tu będziesz miał takie zagrożenia, takie, to musisz podjąć takie takie działania. W taki sposób oplombować, tak zabezpieczyć, tak opisać, przygotować mu jak ma tylko wydrukować, nakleić naklejkę na pudełku, że gdyby przewoził samochodem, to mu to wy... Jak przewozi to w dokumentacji, bo jeździ autobusem, to będzie inne podejście, inne zabezpieczenie. Jak w domu ma własne biurko z zamykanem na klucz, to to podejście będzie troszeczkę... Inne jak nie ma tego zabezpieczenia, no to musi mieć jakąś teczkę, która zabezpiecza, żeby nie było podglądu, żeby dzieci przypadkowo nie obejrzały, ale bardziej chodzi o to, żeby np. odwiedzający goście nie, nie przeanalizowali ukradkiem dokumentów, bo wcale nikt nie powiedział, że oni są przychylni do naszych działań. Wiesz tą większość przypadków, jak podglądały się dokumenty. Wynika właśnie z tego, że korzystano ze słabości, czyli podatności, tak? podatności że było słabo zabomieszczenie w domu. To my podejmujemy decyzję, które rozwiązanie. Jak eksperci proponują, jakie chcą rozwiązanie, natomiast my, jako użytkownicy, wybieramy lepsze strategie i od temu go płacimy tym ludziom, żeby zaproponowali coś nam lepsze, które tutaj będzie do końca. Rozpatrzmy sobie jeszcze jeden przypadek na samo zakończenie. Kiedy mamy tutaj też obsługę korespondencji papierowej przychodzącej i wychodzącej i zagrożenie, osoby mogą zostać pozbawione możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi. Czyli osoba, która dane nam powierzyła, może nie sprawować kontroli. Podatność w zakresie realizacji kolejnych etapów. No zaraz coś zazdroszczę. A co to za podatność? Co to za słabość? Tak, jak powiedziałem, metoda syntetyczna, skomunikowaliśmy zagrożenie, czyli możliwość, pozbawienie możliwości sprawowania kontroli nad danymi osobowymi, tak? Nie panujemy nad tą kontrolą. A tak naprawdę odnosimy się do szeregu zapisów, które są w artykule 5 RODO, tak? Zasady dotyczące przetwarzania danych. Może to być, czy jest zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, bo na przykład informowanie nie jest pełne, tak? Informujemy, że przetwarzamy, bo chcemy zatrudnić, tak? a okazuje się, że potem robimy jakieś analizy syntetyczne, o których zatrudniani potencjalni kandydaci nic nie wiedzą. Ograniczonego celu, czy jest na pewno ograniczony do tym, czy minimalizacji danych, czy na każdym etapie jest minimalizacja danych, jak ktoś w korporacji próbował rozliczyć podróż służbową i przeszedł 15 tysięcy, pieczątek podpisów. To dokładnie wie, że w którymś momencie ta milizacja danych nie istnieje. Prawidłowość danych, przechowywanie, ograniczenie przechowywania, czyli tak zwana retencja, czy integralność i poufność danych, czyli przetwarzanie ich w wersji elektronicznej. Jak widzimy, można to wszystko rozpisać. Wtedy to zagrożenie zaczęłoby się rozbijać tutaj na atomy i różne podatności. A tak naprawdę chodzi nam o kolejne etapy przetwarzania. To można rozpisać. Gdzie indziej, przeważnie będzie to wynikało z jakiegoś protokołu kontroli jody. Taka analiza jest przeżyściejsza, ponieważ w zaleceniach będzie zapisane o co chodzi, czyli na przykład zminimalizować dostęp w ramach rozliczania podróży służbowych, albo przetwarzania dokumentów wyroków sądowych, czy wskazujących, które są dostaliśmy z sądu całą grupę. Ta grupa dotyczy. 15 osób, z czego roszczenie mają tylko 3. Ale mamy przecież o wszystkich. No, taki dokument dostaliśmy. I co dalej? Więc musimy tutaj rozsądkowo podchodzić. Dlatego ja jestem zwolennikiem syntetycznego składania tych możliwości i opisywania. Ale to każdy administrator danych decyduje, jakie chce mieć rozwiązanie.